Nie, proszę cię, nie. Szpilkę czekaj. Patrzę na widownię. Champions here. Cała koncepcja współpracy pomiędzy Nosalowym Dworem a grupą Knockout Promotions rozpoczęła się rok temu podczas pierwszej gali, którą w Nosalowym Dworze zorganizowaliśmy. A etapem przygotowawczym do organizacji kolejnej gali, która odbędzie się około 6 października dokładnie, jest właśnie obóz sportowy grupy Knockout Promotions, podczas którego w Nosalowym Dworze goszczą najlepsi pięściarze tej grupy. Ale czekajcie, tylko przedstawię samochód. Dwie godziny? Nie wiem, koło 15. A w górę trochę ciężej. Może więcej nawet. Może więcej było, bo tam dalej pobiegliśmy prawie pod Giewont. Trzeba przegrać dopiero. Fajnie. Fajnie było w górach. Ciężko. Trener to on podchodzi, jak ty cały czas mamy z kamerą. Teraz dobrze? No. Teraz tylko. O, ale nie podnosiłem. Umiesz nogę sobie, umiesz nogę. O, i teraz. O, prostować. Tak, ciągnie. Ciągnie, no. Tak aż, wiesz, ciepło no. Szalopinie. To ile możesz? Dlatego ty sam. Diabł na Giewoncie. Tak jak to było? Diabł na Giewoncie. Szpilki na Giewoncie. Szpilki, wiem, przecież. Luźno, się śmieje. Luźno, luźno, luźno. Diabły na Giewoncie. 2 kilo na jedną rękę. Krzyżowany pobiegł. Najprzyjemniejsza część treningu. Zdecydowanie. My mieszkamy w takim zamku tam dla dzieci, jest taki plastikowy zamek, mamy swoją wieżyczkę, nie? Ja w górze. Na górze samej. Tak, Diablo tam w oborze, z tyłu w oborze. Strasznie. Ale nie wiem, czy z koniami, czy ze świniami. Kurnik to raczej z kurami. A, to z kurami, nie, no ale on w oborze. A, to obora tylko świnie. Tak? Trzeba się go spytać. Trzeba się zapytać. Musisz się zapytać Diablo, gdzie mieszka. O, przyszedł, dobra, przyszedł. Nie wyszły poważnie. Już teraz cicho. Chociaż nie mówcie o tym. To wyszły poważne rzeczy, nie? O tym pasie nie mówcie. Ze śmiechu wyszły poważne rzeczy. A pytałeś Krzycha? Jak zupka? Nie. A gdzie mieszka? Gdzie mieszka? To najpierw wypowiedzcie, gdzie wy mieszkacie. No my mieszkamy w tym zamku tam, w tym. Dla dzieci. Ten plastikowy, co tam jest, wiesz. Na górze samej. Na samej górze. My mamy tą wieżyczkę. A teraz ty powiedz, gdzie mieszkasz. No tam pod tym zamkiem, tam jest taka obora. Strażnikiem ogólnie. I się kłóciliśmy, on mówił, że kurki z tobą mieszkają, a ja że świnki, bo mówię, bo Boże, to świnki. Słyszę, teraz się dowiedziałem. Patrzcie na bydło, patrzcie na bydło. Patrzcie. Patrzcie. Ale patrzcie teraz, ale patrzcie. I z kuflami, kto przystaje, to się tak i staje. Jeszcze na buzi brudny patrz. Oj tam, oj tam. Tak, zawsze mamy dwa obozy w Zakopanem. No wiadomo, przede wszystkim góry, bieganie po górach, wydolność, siła maksymalna robimy. No i długie przede wszystkim treningi, długa praca, także wydolność i wytrzymałość. No jak wiadomo, góry. Góry, górki, biegi, kondycja, wytrzymałość. Ale są też i elementy siły.
I powiem szczerze, no, że zawsze wieczorne te treningi, przeważnie to są treningi techniczne, także o technice też nie zapominamy, nie? Żeby nie być sztywnym kołkiem, tak? Ja lubię akurat takie treningi, jak tutaj są, także ja bym mógł robić same takie, nie lubię już tak delikatne jakieś tam walki z cieniem czy coś, to nie lubię tak. Wiesz, w mojej wadze jest Alvarez, jest Golovkin, wiesz... Myślę, że jeszcze parę walk, na pewno parę walk dla mnie brakuje jednak, żeby wejść do ringu i walczyć jak równy z równym. U Wasyla Łomaczenki, u Floyda Mayweathera, u Golovkina znajdziemy wszyscy, wiesz, nikt nie jest doskonały, każdy musi coś tam poprawić, nie? Tak, a u mnie to w ogóle, wiesz, musimy pracować, dużo pracy przed nami. Powiedziałeś o cel, mistrz świata, dużo pracy przed nami, ale wszystko jest do zrobienia. Trzeba tylko chcieć. Tak się mówi, że szybko decyduje. Nie zawsze szybkość decyduje, bo inaczej by połowy mistrzów by nie istniało teraz, nie? Nie? Bo warto... Szybkość w odpowiednim momencie. Timing i zmiany rytmu. Kamil bije prawo do prawa, nie? Raz, dwa, trzy. Drugi raz. Raz, dwa, trzy. Trzeci raz. Ale tu nagle... A zrobię raz, dwa. Raz, dwa. Pauza, duży. W takim najprostszym przypadku. Jest zmiana rytmu. Raz, dwa. No to mówię. Raz, dwa, a jest raz, dwa. Bijesz akcje, kombinacje, po to, żeby znaleźć miejsce na przykład pod prawym podatkowym. I teraz robisz tak, żeby przeciwnik tobie przyjął ten cios, tak? No to robisz sierpę, żeby rozszerzył mu ręce, żeby gardło trzymał tak, nie? Bo jak będę miał proste, to on by zwężył mu ręce i nie brał podatkowy, nie. I wtedy tak, tylko tak. Jak chcesz sierpnąć. Boksujemy i bijemy to, żeby przeciwnik zrobił obronę taką, jak my chcemy, żeby przeciwnik znalazł się w miejscu, w którym my chcemy, żeby on się znalazł. Wyżenie przed tym. Nogi razem! Nie, to było tyle, że tam. Nogi razem. Nie, to normalnie tu. W łapie, a nie w łapie. Ja cię nie chciałem w łapie. Ale ty nie zabieramy ręce, kurde, no. A bo ja chciałem... To tak pozłapać. Weź mi tyle pokażę. Nie, bo jesteś się specjalnie, bo nie będę zrobił. No i spróbujemy, dole sobie. Rzucać się, jak tutaj stajemy. Nogi razem. Trzymamy razem tu. I w dłoni. Tymi uderzeniami. Tak. Łapki. Tak, to jest łapka. No. Ale z uderzeniami. Już wytrącone. Przewodu przodu. I to jest ciężka praca. I pani, kto będzie nas oglądał. Wszystkich witam, już jestem trochę przeziębiony, ale mam nadzieję, że wyzdrowiam niebawem. Jest ogień, jeszcze jest. Elegancko. Bardzo dobrze się czuję po pierwszym dniu obozu. Będzie petarda, panowie. Trzymajcie kciuki. Będziemy napierdziać. Ty, jakaś dziwna sztanga. Czy się nie muszę... siły używać tam. Fajnie. Można rekordy iść. Do domu jadę. Do domu. Zacznę rekordy swoje. Pokaż te strzelanki. No. Cześć. Za Kamilem jadę. Jakie rozciąganko? Lekkie. 4, 5.